Pierwszy rząd, gdzie zaczynamy redukować liczbę oczek na obwodzie czapki, to rząd pierwszy lub dziewiąty schematu czapki, po około 19-20 cm wysokości czapki, licząc razem ze ściągaczem. U mnie wyszło to na rzędzie dziewiątym schematu i od tego właśnie rzędu pokażę, jak stopniowo zamykać czapkę, kontynuując jednocześnie jej wzór. Jeżeli u Was zamykanie wypadnie po rzędzie 12, to można to zrobić analogicznie także w pierwszym rzędzie schematu i dalej. Przed nami rząd 9 schematu, a później 10 i 11, w którym zwykle przerabiałyśmy same oczka prawe. A teraz będziemy w przestrzeniach tych trzech oczek nad nitkami poziomymi zamykać oczka w rzędzie 9 i później w 11. Czyli rozpoczynamy rząd 9 schematu, w którym rozpoczynamy tak zwane pierwsze zamykania, konkretne już. Czyli przerabiamy na początku 3 oczka na prawo, tu się nic nie zmienia, tu gdzie nie mamy nitki poziomej. A tutaj pierwsze 2 oczka z tych 3 nad nitką poziomą zamykamy w jedno oczko. Czyli przenosimy pierwsze z tych 3 oczek bez przerabiania, drugie przerabiamy na prawo i zdejmujemy nad nim wcześniej przełożone bez przerabiania oczko. I zamknęłyśmy 2 oczka w jedno. Drugie oczko, znaczy przepraszam, trzecie z tych 3 nad nitką, 2 połączyłyśmy, przerabiamy normalnie na prawo. Tak? I dalej, tu gdzie nie ma nitki poziomej, 3 oczka prawe, tu się nic nie zmienia. I dalej te 2 oczka łączymy razem. Przenosimy jedno bez przerabiania. Drugie przerabiamy na prawo i przenosimy nad nim wcześniej zdjęte oczko. Trzecie oczko przerabiamy na prawo. I dalej 3 oczka prawe. I znowu jesteśmy nad nitką poziomą, więc pierwsze 2 oczka łączymy w jedno. Trzecie oczko przerabiamy na prawo i 3 oczka bez nitki poziomej przerabiamy na prawo. Jeszcze raz powtórzymy raport. W sumie raport się zaczyna od 3 oczek, tak tutaj, wolnych. Później przekładamy jedno oczko, przerabiamy drugie na prawo i przenosimy nad nim zdjęte wcześniej oczko i jedno oczko prawe. I znowu 3 oczka prawe, te 2 oczka łączymy i jedno oczko prawe. I tak zamykamy 2 oczka w jedno, tam gdzie mamy nitki poziome. I po tym 9 rzędzie zamykającym, rząd 10 przerabiamy już bez żadnego zamykania oczek. Wszystkie oczka, tak jak one nam się układają, przerabiamy na prawo. W 10 rzędzie schematu przy zamykaniu czapki przerabiamy wszystkie oczka na prawo do końca rzędu. Przed nami rząd 11 schematu, którym przerobimy 3 oczka prawe i znowu nad nitką poziomą połączymy 2 oczka w jedno oczko. Tym samym sposobem. Zaczynamy od 3 oczek prawych. Później przenosimy jedno oczko bez przerabiania na dół prawy. Przerabiamy kolejne oczko na prawo i zdejmujemy nad nim wcześniej przełożone oczko. I dalej przerabiamy 3 oczka prawe. I znowu łączymy nad nitką poziomą 2 oczka w jedno. Jest. I 3 oczka prawe. Jeszcze raz pokażę. Przekładamy bez przerabiania, przerabiamy kolejne na prawo, przenosimy nad nim zdjęte wcześniej oczko i 3 oczka
prawe. I po zakończeniu tego rzędu zostaje nam jedno oczko nad nitkami poziomymi. W rzędzie 12 schematu mamy do przerobienia 3 oczka na prawo i podciągnięcie nitki z przerobieniem tego oczka nad nitkami na prawo. Przerabiamy 3 oczka prawe. Wkładamy drut pod nitki, tak jak wcześniej. Przerabiamy oczko na prawo, przekładamy pod nitkami. Tak i dalej znowu 3 oczka prawe. I cały czas tak samo, tak? Tutaj, gdzie mamy oczko pojedyncze, centralne, już teraz jedno. Przerabiamy na prawo, przeciągamy pod nitkami i dalej 3 oczka prawe. Tak, tutaj już się nam zmniejszają te przestrzenie oczek, jest mniej właśnie nad nitkami poziomymi o 2. Wkuwamy się pod obie nitki, przerabiamy oczko na prawo, przekładamy pod nitkami i przerabiamy 3 oczka prawe dalej. I tak do końca okrążenia. I na 12 rzędzie skończyliśmy pierwszy raport zamykający. Rozpoczynamy drugi raport zamykający, rząd pierwszy. Przenosimy nitkę do przodu i przekładamy 3 oczka bez przerabiania. Nitka jest z przodu, a przerabiamy jedno oczko prawe tutaj nad tą nitką przeciągniętą, nad tą fałeczką odwróconą. I znowu nitka do przodu. Przekładamy 3 kolejne oczka bez przerabiania z nitką z przodu. Tak. Potem nitka idzie do tyłu i przerabiamy jedno oczko prawe. I powtarzamy tak do końca rzędu. Jeszcze tutaj jest tyle oczek, że uda nam się to robić bez wyciągania żyłki w połowie oczek. Jedno oczko prawe. I powtarzamy tak do końca rzędu. 3 oczka z nitką z przodu przenosimy bez przerabiania, przerabiamy jedno oczko prawe. I tak na przemian do końca pierwszego rzędu, drugiego raportu zamykającego. Kolejny rząd drugi. Przerabiamy tak samo. Nitka idzie do przodu. Przekładamy 3 oczka bez przerabiania. Nitka idzie do tyłu i przerabiamy jedno oczko prawe. I mamy dwie nitki, jedna nad drugą. I cały czas tak samo do końca okrążenia. Nitka do przodu, przekładamy 3 oczka bez przerabiania z nitką z przodu, jedno oczko prawe. I tak powtarzamy do końca drugiego rzędu. I przed nami trzeci rząd zamykający drugiego raportu. Wyciągamy sobie teraz żyłkę w połowie oczek, tak żebyśmy mogły już przerabiać zmniejszoną ilość oczek. I teraz rozpoczynamy zamykanie pierwszego i drugiego oczka nad tą nitką poziomą, od razu po markerze. Tak, czyli zdejmujemy sobie jedno oczko bez przerabiania, drugie przerabiamy na prawo i przekładamy nad nim zgięte wcześniej oczko. Tu musimy sobie nitkę zaciągnąć mocniej, żeby nie było przerwy tutaj pomiędzy żyłką a drutem. I dalej przerabiamy dwa oczka prawe.
I dalej to samo. Jedno oczko przekładamy bez przerabiania. Drugie przerabiamy na prawo. Przekładamy nad nim zdjęte wcześniej oczko. I przerabiamy dwa oczka na prawo. I znowu to samo. Przekładamy, przerabiamy, przekładamy na przerobionym i przerabiamy dwa oczka na prawo. I tak do końca okrążenia. Rozpoczynamy czwarty rząd drugiego raportu zamykającego. W czwartym rzędzie nie zabieramy już, nie łączymy żadnych oczek. Już sobie wyciągam nitkę w połowie, bo tych oczek jest już mało. I tylko w ten sposób mogę je nadal przerabiać na drutach z okrągłą żyłką. Czyli w rzędzie czwartym przerabiam wszystkie oczka na prawo. Pamiętając, żeby tutaj po przełożeniu tej żyłki pierwsze oczko dociągnąć do tej żyłki tutaj. Mamy tutaj wolny drut, żeby nie było wolnych przerw. I przerabiamy wszystkie oczka w czwartym rzędzie na prawo. I później w piątym rzędzie będziemy wykonywać kolejne zamykanie. Wszystkie oczka. Przed nami okrążenie piąte, w którym będziemy redukować znowu liczbę oczek. Wyciągam sobie żyłkę w połowie. Przekładam marker. I zaczynamy. Piąte okrążenie. Przekładam jedno oczko bez przerabiania. Drugie oczko przerabiam na prawo. Zdejmuję nad nim wcześniej przełożone oczko. Tutaj jest blisko żyłka. Pierwsze oczko po wyciągnięciu żyłki, więc dociągam sobie je. Nie zapominam o tym. Pociągając za tą nitkę. I dalej przerabiam jedno oczko prawe. I cały czas tak samo. Jedno przekładam, zanim drugie przerabiam na prawo, przekładam nad nim wcześniej przełożone oczko i jedno oczko prawe. I znowu zamykam dwa oczka z nachyleniem w lewo i jedno oczko prawe. I znowu zamykam dwa oczka i jedno oczko prawe. I tak do końca okrążenia. I przerabiamy okrążenie szóste, w którym będziemy ostatni raz podciągać poziome nitki do góry, tutaj nad tymi połączonymi oczkami. I rozpoczynamy tak. Przenosimy jedno oczko bez przerabiania. Następne oczko przerabiamy na prawo. Tutaj dociągamy nitkę. I dalej będziemy podciągać oczko, czyli wkładamy drut pod nitki poziome. Tutaj uważając, żeby nie zaczepić za oczko. Przerabiamy oczko na prawo i przenosimy pod nitkami. Tak, i teraz tak naprzemiennie, jedno oczko zwykłe prawe i znowu pod nitki, oczko prawe i przenosimy pod nitkami i znowu jedno oczko prawe. Tak, i znowu pod nitki, oczko prawe. Przeciągamy pod nitkami i jedno zwykłe prawe pomiędzy. I tak do końca szóstego rzędu. Zakończyłam już okrążenie szóste, ale teraz przełożone zostało jedno oczko na początku bez przerabiania i tutaj jest jeszcze jedna nitka pozioma, więc trzeba będzie jeszcze tutaj podciągnąć raz nitkę.
I wyciągamy sobie znowu żyłkę, żeby to było możliwe. Tak podkładamy tutaj drut. Przerabiamy oczko na prawo. Przeciągamy pod nitką i sobie tutaj dociągamy. Można już sobie przeciągnąć drut. I mamy już podciągnięte wszystkie nitki dookoła. Mało oczek już. I kolejne okrążenie przerabiamy po prostu wszystkie oczka na prawo. Czyli siódme okrążenie drugiego raportu zamykającego. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Do końca. I dalej po przerobieniu jednego rzędu oczek prawych przerabiamy jeszcze jeden rząd. To będzie ósmy z kolei. Też oczka prawe przez całe okrążenie. I później już ostatni rząd zamykający to będzie zamknięcie każdych dwóch oczek razem i już zszywanie czapki, tak? Czyli jeszcze ósmy rząd robimy same oczka prawe. Do końca okrążenia. I przed nami ostatnie okrążenie, dziewiąte. Przerabiamy każde dwa oczka razem na prawo. I możemy tak samo przerobić jak wcześniej, czyli przekładamy jedno oczko bez przerabiania. Kolejne na prawo i zdejmujemy nad nim wcześniej przełożone oczko. Dociągamy pierwsze oczko zawsze do żyłki i kolejno powtarzamy procedurę. Następne dwa razy. I znowu. Mamy połączone oczka. Tak, i tak cały czas do końca okrążenia. Po zakończeniu dziewiątego rzędu i drugiego raportu zamykającego mam już na drucie tylko 14 oczek, które po prostu ściągnę końcem nitki i zawiążę wewnątrz. Super. I jakieś 70 cm nitki odcinam. Nawlekam na igłę dziewiarską z dużym uchem. Moje jest małe, więc muszę się troszkę pomęczyć. I teraz zbieram sobie z drutu wszystkie oczka, czyli tak jakbym dalej chciała przerabiać z przeciwległego końca. Zbieram 14 pozostałych oczek na igłę. I z drugiego drutu resztę oczek. Ściągam mocno, żeby nie powstała dziurka. Wkładam igłę do środka i już odwracam czapkę na lewą stronę i tutaj będę chowała sobie tą nitkę.
zaciągam. I tutaj będzie pętelka. Tak, i chowam sobie nitkę wokół tutaj. Mam tych oczek kończących. Powoli po kawałku dookoła. I później sobie ją odetnę. Czy dla pewności mogę sobie drugi supełek zrobić? Czy pętelkę? O. I już mogę odciąć nitkę. Po stronie prawej już mamy ładne wykończenie. Tutaj w tym miejscu u mnie będzie pompon. I chowam nitki. Tutaj jest wewnętrzna część czapki. Nitki połączenia dwóch motków. Tak sobie po skosie. No tutaj koniuszek będę mogła sobie odciąć. I tak samo drugą nitkę. Idę w drugą stronę, a nitkę początkową chowam w ściągaczu po lewej stronie. Też idąc sobie tutaj do góry powoli. Teraz mogę sobie ją tutaj odciąć po stronie przeciwnej, jest niewidoczna. Do zobaczenia wkrótce w nowym filmiku, gdzie pokażę, jak zrobić prosty mini otulacz z pozostałości włóczki drugiego motka po czapce beżowej.